Była mała obsuwa techniczna, wynikająca z obrony, więc zmieniam te łachy, siadam na rower, ale teraz to co, widzimy się na miejscu. No, to wyjechaliśmy z Warszawy, trzeba jest sobie gdzieś tu. Wieje niesamowicie, zapakowałem wszystkie graty. To co, jedziemy? Pierwszy dzień podróży, wyrwałem się na szybko z Warszawy, jestem pod Warką i tak świętuję obronę magistra. Jutro zajeżdżam do Warki, mimo że nie planowałem. Znalazłem portfel młodego człowieka, jest karta do biblioteki w Warce. Biblioteka, jeżeli ma numer, to zadzwoni do delikwenta i mu odda. Przejechane 60 kilka kilometrów, pora na jakieś jedzonko. Jest kiełbasa, jest sos, jest kasza kuskus. Po mojej lewej mój rower, jak to koleżanka określiła, co za bydle, a po mojej prawej pomnik powstańców styczniowych. Bardzo ładne miejsce, cisza, spokój. W nocy było dosyć zimno, myślę, że było około 10 stopni, za to było piękne, bezchmurne niebo. A co? Hamak zwinięty, więc zjem, ogarnę się, jakaś mała higiena, no, jeszcze herbatka i kierunek Warka. Delicja. I tak sobie urlop leci. Oddana do biblioteki publicznej, numer do delikwenta mają, uciekam z Warki. Pogoda na razie nie rozpieszcza, są przylotne deszcze, więc są przystanki. Czasami tędy przejeżdżałem, bardzo ładne okolice. No i chciałem ominąć trasę krajową, bo jest dosyć duże natężenie ruchu. Do Kazimierza Dolnego jakoś dojadę. Dojechałem do Kozienic. Tak, życie podróżnika jest tak piękne jak pogoda, którą ma w trakcie podróży. Jak widać, tak wygląda Lipiec w Polsce. Ta-dam! I jest mały przystanek. No właściwie to od Kozienic cały czas pada. No teraz się chwilowo uspokoiło. No i podejrzewał, że do Kazimierza taka pogoda będzie. Buty przemoczone. Całe szczęście tylko buty. Jakieś jedzonko, coś słodkiego, batonik, cukierek, izotonik i jazda. Powódka była w takich okolicznościach przyrody. Północy padało, przez całą noc po prostu wiało. Rano pod Kazimierzem jest dramatycznie zimno i mamy połowę lipca. Co widać po moim ubiorze. Nad ranem było 12 stopni, w nocy myślę, że było około 10. I na takie dni jak dzisiaj, dni, tygodnie, mam nadzieję, że nie miesiąc, kartusz podnosi morale, do tego herbatka. Pora na mały przystanek. Dla odmiany dzisiaj bułka i dżem ze świni. Znaczy się smalec. Ach, delicja. Dzisiaj pogoda jest już o niebo lepsza. Mimo że na niebie jest całkiem sporo chmur i nieba właściwie nie widać, to z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że jedzie się całkiem przyjemnie. Jest około 17-18 stopni. W najgorszym przypadku wiatr boczny. Jest szansa, że dzisiaj do Sandomierza dojadę. A raczej pod Annopol. Rano pojadę do Sandomierza i z Sandomierza w kierunku Rzeszowa. Nie no, bajka. We'll be right back.
też po toalecie, po kolacji, człowiek wszyscy lepiej wypoczywa. Więc jutro Sandomierz i kierunek Rzeszów. Szczerze powiedziawszy, to trochę zmęczony jestem. Te 3 dni dało mi w kość. I coś czuję, że zwierzaki będą się tutaj pamiętały, bo są niedaleko weksle. A jak są weksle, to i są zwierzaki. Chociaż kiełbasą, sosem, swoim aromatem, olejkiem waniliowym na komary. Sam go czuję. Więc nie wiem, czy cokolwiek się zjawi. No, poza tym, że tam ptaszek cały czas ćwierka. Ale o co mu chodzi? No nic, do jutra. O, piękny świt jest po 5 parę minut i lisek mnie będzie odwiedzał. Nasz odważniacha zniknął już. Ciekawski kilka kółek zrobił. Jakiś młody. Myślę, że jedzenie go mogło przyciągnąć. Co, żeby każda noc była taka jak to. Nawet ciepło, spokojnie, nie lało, nie wiało. I kierunek Sandomierz. Znowu leje. Jak żeby inaczej, ale nie jest jeszcze najgorzej. Jest i ojciec Mateusz. Magnesik jest, można jechać dalej na południe, w Bieszczady. Śmieszny dystans, czas, średnia, maksymalna prędkość. O, ociepliło się, było 10 przed chwilą. Więc myślę, że około 3-4 będzie 9, 8. Będę chciał zrobić taką pionową panoramę z gwiazdami. Za mną jest jakiś dziki melanż. Towarzystwo dosyć głośno się zachowuje, więc myślę, że zwierzaki raczej się tu nie zjawią. Ja też trochę zapachów narobiłem. I to są zapachy, które raczej będą je odpychać niż przyciągać. Za mną gdzieś po mojej lewej chyba powinien być widoczny księżyc w postaci plamki. No i tyle, no ja czekam, aż się ściemni do reszty i spróbuję wygramolić się z hamaka, chociaż jest ciepło i przyjemnie. Kotlety z psa, zmielonego razem z budą. Zawsze na proksie. Buła jest, kotlet jest. A więc jutro, jeżeli dobrze pójdzie, to będę już w Bieszczadach. Tego planu się trzymam. Miałem problem, żeby znaleźć wczoraj miejsce do spania. Niby lasy są wszędzie, tak? Są takie krzaki. Tutaj było naprawdę luksusowo. 12 stopni jest obecnie, a ja założyłem wszystkie ciuchy, jakie miałem. No i dzisiaj przede mną kolejne 100 km. Ludzie pytają, zaczepiają, skąd, dokąd, wskazują drogę. Miałem obawy, czy nadleśniczy nie, po prostu nie wlepi mi mandatu za to, że spałem niby po krzakach. A było zupełnie inaczej. Pytał się, a skąd, a jak? Sąsiedzi przez najbliższy tydzień będą mieli co opowiadać. Dobra, zbliża się 8, a ja do 8, a już jest. Gęba się drze. Boże, jak zawsze padało, masz to będzie bicie. Padało. Tak wygląda śniadanie na wyprawie na bogato. Kotlet jest zmielony razem z budą, dlatego buła, kasza kuskus, herbatka, batonik. No i zobaczymy, co na to powie moje kolano. Nie nachlapałem, żeby nie było. No i patelnia jest o tyle genialna, że nie wymaga zbyt dużo wody. Przecieram i czysta. Czego nie można powiedzieć o tym garnku, który się przypala. Siemasz, Wojciech. Podjazd 7%, kilometr, też myślę, że trochę więcej i takie widoki. Dzisiaj dla odmiany znowu pada deszcz, co chwilę takie podjazdy mniej więcej. To i za mną tam. To się w końcu umyje jak człowiek, jak nie to umyje się w deszczu. Miałem wieczorem odwiedziny Straży Granicznej. Przyjechał patrol, ale to mam nadzieję, że nie do mnie. Nie, do pana, ale ja nic nie zrobiłem. Zaczęli się śmiać, pytali się na długo tutaj. Mówię, nie, no na jedną noc, rano się zwijam, docisnę i jadę. Tylko jedną noc, a tak, tak, to spokojnie, to tylko dowodzik poprosimy. Nie jestem poszukiwany. Bardzo, bardzo mili ludzie. Nie było żadnego problemu, nie przegonili mnie stąd. Kolejna przygoda. Pojadę małą pętlą bieszczacką. I jo.
No i taka pogoda mniej więcej jest od kilku dni. Pada, leje. Wilgotność powietrza jest ogromna. Wjechałem właśnie w chmurę po prostu. Wszystko jest mokre, mimo że mam łatkę, to i tak w środku jestem mokry od wilgoci. Powietrze od własnego potu. No i tyle, jadę dalej. Ta maksymalna niepobita, 62 na godzinę, na te graty swoje ważą, więc ja trochę pomoczę nogi i zbieram się do cisnej. To nie zabiera na wyprawę rowerową taśmy izolacyjnej, to znaczy, że nie zna życia. Tak wygląda profesjonalna przejściówka z filtra 82 na filtr 67, chyba tak. Dzisiaj w takich okolicznościach spotkałem się ze znajomymi z internetów. Jest ekipa. Póki co moje kolano nie odmawia z posłuszeństwa. Jest w ortezie. Jakieś timelapsy porobię. Jaki dzień odpoczynku od roweru. Tam jest Ukraina. A tu jest jeszcze Polska. Więc plan jest taki, że do Sianek dzisiaj nie dojadę, bo to jest kawał drogi. Na liczniku mam już 74 km, będzie 80, jak dojadę do miejsca noclegowego. Ki mam na trasie. Plan jest taki, żeby o świcie ruszyć na Sianki. W te będzie 60 cirka powiedzmy. Zajadę za lutowiska i pewnie się kimnę w miejscu, w którym już byłem, czyli na Przełęczy nad Żłobkiem. To sobie widzimy się rano. No, 9 stopni, całkiem nieźle, o 4 musiał być koło 8. W nocy padało przelotnie kilka razy. Nawet nie było źle, jeżeli chodzi o natężenie ruchu na drodze. Słyszałem w nocy wilki, innych zwierzaków nie udało mi się usłyszeć. Jedę na południe, później odbijam na północ, na Litwę. No ale tak, nie spodziewałem się autostrady do Sianek, ale no tego też się w sumie nie spodziewałem, takiej imprezy. Obawiam się, że te jajka, które wiozłem w sakwie, mogą chyba nie dojechać do Sianek. No cóż, to w Siankach zrobię jajecznicę, która już się ukisiła w sakwie. Jest mały cel osiągnięty, mianowicie granica. Na co? Tu jest Polska, tam jest Ukraina. Udało się. Już mówię to już 10 raz. A zabieram hełm i jadę dalej. Nie było to zaskoczeniem. Jedno jajko całkowicie się wylało, drugie się potłukło. Więc będzie jajecznica z nie trzech, nie czterech, a pięciu jajek. I mam nadzieję, że nie będzie lać. Tyle no. Kierunek Litwa. No, to ja skończyłem trip po Bieszczadach. No i co, dzisiaj były Sianki. Urocze miejsce. Po drodze mijam sporo cerkwi, taka jak ta. Przepiękne w środku. A ja kieruję się od dzisiaj na północ w stronę Litwy. I jutro może walnę jakąś setkę, może 120 km. Zobaczymy. Póki co, pierwszy etap podróży za mną i się zbieram dalej w trasę. W ustrzykach dolnych się obładowałem żarciem italiański bombowiec w drodze do Japonii i zgodnie z moim planem mapa papierowa, kierunek Arłamów, a dalej myślę, że okolice Przemyśla. Footsteps
Nie wiem, jak można nazwać tak wieś, ale tak się nazywa. Jechałem stamtąd, zobaczyłem to, zrobiłem wielkie oczy i pojechałem tam. Jadę dalej, koniec wielkich oczu. Niektórzy się pytają, czy mi nie za dobrze. Otóż nie. I myślę, że akurat Micha jest bardzo ważnym elementem wyprawy. Dobre śniadanie, prawa nastrój, ponosi morale i smakuje. No, pomidor się trochę rozmaślił w sakwie. No tylko herbatka, przegryzę to batonem. Polską sobie śpiewu ptaków. Może jakieś zwierzę mnie odwiedzi, jakiś lista jak wczoraj. I tyle. No, był deszcz, to mamy i tęczę, tylko jakaś taka trochę płaska. Zwykle jak widuję tęczę, to jest taka bardziej okrągła. To dowód na to, że ziemia jest płaska. Szachmat, okrągłoziemcy. Dobra, komu w drogę, temu szkło w nogę, wiatr w plecy i... Ziomek pająk, który zjada owady, robi nową sieć. Miałem już 100 na liczniku, no to zaczęło grzmieć. Dostałem wodę ze świętego źródełka. Dzisiaj minęło pierwsze 1000 km wyprawy i jutro zawijam na najbardziej wysunięty na wschód kawałek Polski, bodajże Zosin i tyle. No ja tu myślałem, gdzie tu przekimać. Równie dobrze na przystanku autobusowym mógłbym się zdrzemnąć swobodnie. Dach nad głową jest. Wszystko trzeba. Ruszę na północ. Dzisiaj będzie Zosin. No to myślę, że będzie dzisiaj ze 100-120 km. Ruszamy w trasę. Dojechałem do Zosina. Południe, jest wschód, a za jakiś czas będzie północ. I znowu leje. Tak dla odmiany, żeby nie było nudno. Jak była największa burza, to schroniłem się u ludzi w chałupie, gdzie dostałem na wynos ogórki, żeby kanapy lepiej smakowały. Z jednej strony jeżdżę sam, a z drugiej strony ta podróż byłaby zupełnie inna, gdyby nie ludzie. Uzupełni papownik, podróżniczy i postaram się trochę odpocząć. Stówkę na liczniku prawie. Komary ryżną jako pętane. Ale dzisiaj w nocy ani olejek waniliowy, ani muga, to w ogóle nic nie dawało. Małe latające łazy wchodziły pod moskitierę i nie dawały spać. Jakbyś mu ktoś garnek wydoił, co? Umieraj. Środki, którymi dysponuję, nie działają. Zmienił się kierunek wiatru. Teraz mam podwiatr dla odmiany. To jest druga wojewódzka i jest w naprawdę dobrym stanie. Zmiennie. Tego mi było trzeba. Ładna pogoda. W drogę. Do Trójstyku. Żałuję, że nie zrobiłem tego w Bieszczadach z Ukrainą i Słowacją. Bo jeszcze będzie kilka. Pierwsze to będzie Ukraina Białoruś, Białoruś Litwa, Litwa Kaliningrad. Wygląda na to, że dojechałem. O! Będzie dubel. Dzisiaj mi wszystko z rąk leci. Tam Ukraina, a tam Białoruś. Pierwszy Trójstyk oficjalnie zaliczony. Dzisiaj chyba będzie Włodawa, a dalej to zobaczymy. Jest 26. No i powiem szczerze, że to 10 stopni, które jest tutaj, jest troszeczkę inne niż w Bieszczadach. No więc ja będę oglądać sobie poranek w lesie, wypiję sobie herbatkę ciepłą, zjem kotleta i ruszam w drogę. Muszę powiedzieć, że Green Velo zaczyna robić na mnie naprawdę coraz lepsze wrażenie. Trasa jest poprowadzona naprawdę całkiem sensownie. W zasadzie opieram się na takiej mapie, plus te mapy, które mijam po drodze na przystankach Green Velo. Idzie przejechać naprawdę kawał drogi. Co to za robel? Trafię? Headshot. Oj. Oliwa się powoli kończy. Za dużo tej świnia nie zje.
i może poprawię czymś, batonem albo pasztetem, jeszcze nie wiem. Delektuję się tymi widokami. Cisza, spokój, bezchmurne niebo. To se popłynąłem. No nie pozostaje nic innego jak naokoło. No nic, nie ma, to nie ma. Kolega, nie wiem czy przyszedł na Micha, ale gdzieś się pomyliło. Ale skubany spędziła. Ty no, chłopie, daj się pokazać. Jestem tutaj, pojadę do Hajnówki, przejadę przez Białowieżę i tutaj się odłączę, żeby pojechać tędy. Mam godzinę 13, więc przez przypadek mogę nie zdążyć dzisiaj dojechać do Hajnówki, bo to kawał drogi taką szutrówką, ale podoba mi się. Woda uzupełniona w świętym źródełku prawosławnym. Cisza, spokój, z brzegu w nocy nie było. Ruszę dupę w kupę. Do Hajnówki mam około 25 km. To na drugiej ścianie tam sobie dojadę i tyle. Rezerwat żubrów i guziec. Taka świnia, co ma kły. Pojechać do Białowieży i nie wejść, żeby zobaczyć żubry, a kupić sobie magnes. Trochę nie tego się. Tak mam budżetową wersję wyprawy, bo stołuję się w dyskontach. Ewentualnie ludziom podżylam ogórki ze spiżarki. Ale szczypać się o każde 10 zł, no nie ma sensu. Coś mi ciekło w powietrze i co chwilę musiałem pompować kapcia. Się odkleiło. Teraz tak, jesteśmy... Znaczy się ja jestem tu, wracam się do skrzyżowania i dalej na Narewkę. Gdzieś tutaj po drodze znajdę sobie coś do spania. Miałem miłą pogawędkę z nadleśniczym przed chwilą. Sympatyczny, fajny człowiek zapytał się, a skąd ta dokończa, czy tutaj spałem? Ja mówię, że no niestety nie, chciałem, ale zagadałem z lokalnymi i powiedzieli, że około 23:00 po prostu w nocy jest to nieprzyjemnie, więc pojechałem na las gospodarczy i tam się przespałem. I powiedział tak, następnym razem to pan zadzwoni, ja przyjadę i ich pogonię. O 23:00 nie powinno tutaj nikogo być. Naliczyłem kilka ptaków, dwie sowy, nie wiem czy nietoperza tam nawet nie było, coś biegało pod hamakiem, jakiś większy zwierz, no i było słychać
wilki. Nie wiem, czy to były wilki, czy psy. Mówi, że nie, to były wilki. No i o pierwszej w nocy dopadł mnie deszcz. To była długa noc. Ja jestem po śniadanku, zobaczyłem sobie na mapę, w jakim kierunku mniej więcej. No i jeszcze uzupełnię mój kapownik podróżniczy. Wczoraj nie zdążyłem tego zrobić. Nawet się nie myłem, nawet nie myłem zębów, więc nadrabiam to po kapowniku. I to jest wliczone w ryzyko w takiej podróży. Wczoraj zrobiłem 81,5 km kapownik, więc... Usterek ciąg dalszy, uwaliła się śruba od montażu bagażnika. No i teraz była taka mała zagwozdka, czy coś czeka mnie w związku z drugą śrubą. No, słody życia po nieprzespanej nocy, literowe kakao. Czyli tak, tak jak lubię. Akurat ja mam z dwóch snickersów, no ale szczegóły. Ja wiem, że niektórych to może zdziwić, ale jestem w stanie wypić literowe kakao bez problemu. Była 5:06, 5:07 jakoś. Może zrobię kilka zdjęć, a śniadanie zjem gdzieś po drodze po prostu. No, dzisiaj śniadanko w takich okolicznościach przyrody. Trzeba było baterie wymienić, padają jak muchy. Mamy sos słodko-kwaśny, kiełbaski sztuk 1, kasza kuskus, a na deser pies pół litrowy kakao, bo mogę. No i co? Cisza, spokój, czyli to co lubię najbardziej. No, jestem w Puszczy Augustowskiej, no i są tropy jakiegoś zwierzątka przez drogę. Jedno tutaj, a drugie tutaj. Tup, 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 tup. I polazł w las. A ja prosię tylko tą drogą do Trójstyku. Białoruś, Litwa. Trójstyk zaliczony. Trafiłem akurat na straż graniczną. Panowie się zdziwili. A którędy pan jechał, żeśmy pana nie widzieli? Było trochę problemu, żeby połączyć się z radiostacją, bo zasięg tutaj jest, powiedzmy sobie, marny. Jezu, a co za człowiek. Panowie, spoko goście, pozdrawiam. Dzięki za zdjęcie na Trójstyku. Delicie. Pasztety, buła i rozmaślony pomidor. Kapeć się zrobił, całe szczęście mam netko zapasową. Zakładam nowego kapcia i jadę w las. Oby bez kapcia. I teraz możemy mówić o tropach wilka. Dosyć duże są pazury. Poduszki łapy układają się w taki sposób, że można ułożyć na środku X. Potem poznać tropy wilka. I co my tu mamy na samym środeczku? Och, świeżyzna. To jest kupa wilka. Wilki załatwiają swoje sprawy dokładnie na środku drogi. Sygnalizując po prostu tym, że jest to ich terytorium. Jestem gdzieś na terenie jakiejś watachy, co potwierdzało również to, że widziałem tam tropy wczoraj. Hare, hare, Krishna. Ruda mina. Dlaczego nie blond? Dlaczego mina? No nieważne, jedziemy do Kalwarii. Gdyby ktoś się pytał, czy jest gorąco, jest godzina 12, a ja już opędzlowałem ze 3 litry płynów. Może dobiję do 50? No i zorientowałem się w drodze do Kalwarii, że pierwszy raz pojechałem rowerem za granicę, więc w ogóle wow. Chciałem kupić jakiś magnes, ale w tej dziurze tutaj chyba nic nie ma. Chciałem pojechać do Mariampola, jest 22 km stąd, no ale mam cynk, że tam też nic nie ma, więc lepiej, żebym odpuścił. Tym bardziej, że już jest na liczniku 65 km, a ja jest ledwie po 12. Jedziemy na rekord, 48 stopni na słońcu. Wyjechałem z Litwy. To, co w Polsce wydaje się być złą drogą, tam jest dobrą drogą. W najlepszym przypadku są to szutrówki. Kalwaria to jest, no, małe miasteczko, no nic tam szczególnego nie ma. Mam 90 km jakoś i jadę na Trójstyk.
Litwa, Polska, Kaliningrad. Nawdychałem się dosyć dużo pyłu, co nawet słychać puchawa w moim głosie. Podejrzewam, że się trochę zjarałem, zwłaszcza na ramionach. Batony pływają, ja swojego batonika wycisnę z stópki. No i przejazd graniczny Polska-Litwa jest fatalny dla turystów. Dobrze, że miejscami jest szerokie pobocze. Na dzień dzisiejszy nawodnienie ma 3 litry. Na Litwie kupiłem 2-litrowy sok, to wychodzi 5 litrów dzisiaj. Może tak być. Dopycham się chińską zupką, poprawiam batonem stópki i jadę na trójstyk. Jest to dużym zaskoczeniem. Puściła druga śruba od bagażnika. Coś wykombinuję zaraz. A nie no, teraz w tym momencie cały bagażnik osiadł. Poprawka, nawet nigdzie nie dojadę, bo osiadł bagażnik. Może nie będę komentować. Zrobię jakieś zdjęcia, bo zatrzymałem się specjalnie dla tego miejsca. No i tam ładne widoki. Co jest gorsze od urwania się śruby bagażnika? Kiedy ma jeszcze padać? Na razie tylko kropi, zrobiłem to tak jak widać. Musi to wytrzymać do najbliższego serwisu, nie wiem co zrobię. No teraz mogę powiedzieć tak. Sklejesz to jakkolwiek. Mówisz głośno. Jedziemy dalej! A na deser szkło od katonalu. Apteczka jest uszczuplona. Problem, nazwijmy to, że jest doraźnie rozwiązany, ale to problemu nie rozwiązuje. Mogę kupić gdzieś po drodze bagażnik, a mogę, i to jest już bardziej hardkorowe, pójść do chłopa jakiegoś, zapytać się, kto ma migomat i przespawać pręty mocujące bagażnik. Do turystyki mam niedaleko, ale szczerze powiedziawszy, jestem trochę zmęczony po dzisiejszym dniu. Jeżeli coś się p***y na całego, robisz tak, żeby jechało dalej i mówisz, że jedziesz dalej po prostu i nie poddajesz się. Pobudka o 4.30. Na plus jest taki, że jest ładny wschód. No zła w takim miejscu. Jezu, jak można wstać o tak pogańskiej godzinie? Otóż wyjaśniam. Kwestia jest taka, że po kilku tygodniach w podróży organizm człowieka przyzwyczaja się do nowego trybu. I po prostu człowiek idzie spać z kurami i razem z tymi kurami wstaje. Więc jest to wyłącznie kwestia zmiany trybu dnia. Rano się dobrze jedzie, bo jest chłodno. I śmigam do gospodarza z migomatem. A tymczasem rozkoszuję się smażonym serem i pięknymi widokami. Brzmi to jak jakaś ironia. Przypadek? Nie sądzę. Gospodarz już tam traktorem popyla po polu. Mam nadzieję, że będzie na tyle dobrym człowiekiem i pomoże po prostu. No, zaliczyłem już trzeci i ostatni trójstyk na tej wyprawie. Rosja, Litwa, Polska. No i co mogę powiedzieć? Fajnie. Byłem krok od Rosji i tyle mi wystarczy na razie. I dzisiaj udało się naprawić na dobre już rower. Przy użyciu łuku elektrycznego w otulinie CO2, rysunków technicznych, nowoczesnej technologii, stali gatunkowej nazwanej gównolitem, materiałów syntetycznych, kauczukopodobnych oraz polipropylenowych, udało się stworzyć profesjonalny stelaż, który zamocowano w najnowszej technologii i mam nadzieję, że pozwoli mi to kontynuować dalej podróż. Czyli dętka, opaski zaciskowe, migomat, rysunek techniczny na paragonie z Biedronki jest robione. Komu w drogę, jadę na Stańczyki. Dotarłem do mostu w Stańczykach. No i powiem, że robi wrażenie, naprawdę. Dużo większe niż w internetach. Miejsce, które warto odwiedzić. Magnesik za dychę mam, odfajkowane. Można jechać dalej. No i stało się. Jestem na Mazurach i stoję przed mostem. Dojechałem do Mrągowa, do znajomych i dzisiaj bez bagażu pojechałem do Giżycka, do Twierdzy Bojen. Lubię takie klimaty po prostu. I od 8 lipca od wyjazdu ukręciłem 2100 km już w niecały miesiąc, więc jest moc. Twierdzę Bojen.
Zlazłem chyba już większość, jeżeli nie stałem twierdzę Bojen. Powiem tak, jako nastolatek to dla mnie po prostu było mega przeżyciem i wielką atrakcją, że można wleźć we wszystkie tam dziury, gdzie nie ma świateł, trzeba mieć tą latarkę i tak dalej. Jeżeli chodzi o światło tam na miejscu, to niewiele się zmieniło, bo nadal nie ma tam nic. Nie, są po prostu dziury i piwnice. Tak mówię, życzyłbym sobie jako dziecko, żeby tutaj przyjechać i spędzić tu cały dzień, bo można tu złazić cały dzień. Nie wiem jak z posiłkiem, tam jakaś restauracja jest na wyjściu, z tego co pamiętam. Puści dzieciaki, albo chcesz trochę pilnować, żeby się nie pozabijali na schodach. A ja co? A ja się powoli zbieram. Dzisiaj mały odpoczynek od roweru. Zrobiłem zakupy na 3 dni mniej więcej. Czas, na który chcę zakopać się i zabunkrować w puszczy pod Spychowem. Jest godzina 23 za parę minut, 12 stopni, więc dosyć chłodno. Napoje, baton na przełomieć. Nie obejdzie się bez statywu. Mata pod stół z interwałometrem. Odbiornik, kabel, nadajnik. Rowerze mrygające czerwone, żebym znalazł rower. I droga powinna być tam. Ale żeby znaleźć się łatwiej, ja pójdę tą ścieżynką i odbijam do drogi kawałek dalej. Rower ma odblaski, więc go później znajdę bez problemu. Udało dotrzeć się do drogi. Czas robić z drogą mleczną. Niestety prognoza pogody się zepsuła. Przez najbliższe 90 minut ma być całkowite zachmurzenie. I w związku z powyższym niewiele widać. Wczoraj w nocy droga mleczna była w stosunku do tej drogi mniej więcej pod kątem prostym, a to oznacza, że była skierowana z północnego zachodu na południowy wschód pod kątem 30 stopni mniej więcej, więc sobie to zaznaczyłem. Więc będę szukać miejscówki, która będzie miała drogę leśną, nieuczęszczaną, z położeniem mniej więcej jak drogi mlecznej o godzinie 1 w nocy. Droga mleczna się przesuwa w powinnym kręgu względem nas, tak? No więc dzisiaj to jest cel główny, najważniejszy. Dzisiaj w nocy ma być około 2 godzin czystego nieba. I tyle. Dzisiaj w ramach odpoczynku zrobiłem 18 km tak mniej więcej. Pozostałem w Puszczy Piskiej. Przeniosłem się do nadleśnictwa Spychowo. Przy pomocy mapy i tego urządzenia, czyli kompasu, znalazłem drogę, która będzie odpowiadała położeniu drogi mlecznej o godzinie 1 w nocy. Okienko pogodowe powinno być od północy do 2 w nocy, czyli jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w samym środku timelapsa, który mam zamiar zrobić, droga mleczna będzie dokładnie nad tą drogą, na której się znajduję. Chcę skorzystać z tej okazji, że jestem w miejscu o niewielkim zanieczyszczeniu nieba światłem sztucznym. Jest godzina 16, ja czekam na noc. Coś zjem. Kolego, dobra, jest godzina 23.30 jakoś. Jest chłodno, wylazłem na drogę. Drogę mleczną widzę gołym okiem. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Dobra, jedziesz tą koksą. Za pogody. Ma to do siebie, że czasami się nie sprawdza. Tak też było tej nocy. Po pierwsze okienko pogodowe przesunęło się o 2 godziny i zamiast być od północy do 2 w nocy, no to było gdzieś tak od 10 do północy. Więc w momencie, kiedy ja się budziłem i ruszyłem na zdjęcia, no to okienko się właściwie skończyło. Druga kwestia jest taka, że miało nie padać, a obudził mnie deszcz. A nastawiłem aparat na timelapsa ze świtem słonecznym i wyszło co wyszło. Dobrze, że Michał jest ciepła. Dlatego się na nią warto wodzić kuchenkę. I
zbliżam się do nadleśnictwa Spychowo, gdzie zobaczę, czy przybiję piątkę z Adamem z kanału Echa Leśne. Niestety pogoda się troszkę zepsuła i ma być jeszcze gorzej. Do Gdyni będę jechać w ulewach tak naprawdę i nic nie mogę zrobić. Gości mnie Echa Leśne, udało się dojechać do Spychowa, więc alleluja, mimo deszczy. I YouTuberzy żyją, funkcjonują w realu, także naprawdę dokładnie. Polecam oglądać kanał Echa Leśne i komentować i odwiedzać Nadleśnictwo Spychowo. Dokładnie, również polecam, więc super, że się udało. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Udało mi się wejść do największego pałacu pruskiego na terenie Warmii i Mazur. Obiekt przepiękny, no niestety niszczeje. Pozwiedzajmy trochę. Bardzo dziki zachód. Pogoda postanowiła się zepsuć. Nie dojechałem do miejsca docelowego. Mam do niego 2-3 km. Tyle sobie na tym przystanku wiem, odpocznę. I najedzony pojadę do miejsca noclegu. Tyle no. Co ja mogę zrobić? Dzisiaj wyjechałem z Podbrągowa, pozdrawiam serdecznie i obrałem kierunek na północ. Jestem po wiatku, jestem po herbatce, burza sobie przeszła i powoli będę szukać sobie miejsca do spania. Mam taki plan, żeby jutro dojechać do Gdyni. Dzisiaj chcę dojechać pod Elbląg, tam gdzie około 100, według mapy 40 km. Pogoda, powiedzmy sobie, że dopisuje, bo jak leje, bo jak pada, to nie robię zbędnych przystanków, nie rozglądam się za pięknymi widokami, ale jak to będzie w praktyce, to zobaczymy. Pakuję te graty i tyle. Gdyby ktoś mi powiedział, że miałem za szerokie opony, za duże opory toczenia. Aha, ciekawe jakby się tutaj przejechali na oponach 1,5 cala. Ja przynajmniej wiem, że przyjadę absolutnie wszędzie. Opony 2,25 dają radę, a ja jadę dalej. Osma 44, Elbląg wita. Drugie śniadanie w trasę. Z rana mnie zmoczyło, była ulewa. Trochę pozwiedzamy i komu w drogę, temu czas. Kierunek Gdynia. Was born bold.
Dojechałem do Gdyni po bardzo długim dniu, 133 km bodajże. Pogoda jest taka sobie, natomiast trzeba było zająć się rowerkiem. Bagażnik zaczął się przesuwać, wadząc o korbę. W ruch poszedł zestaw naprawczy, nóż, multiklucz i opaski zaciskowe. Jakoś to do kupy złożę. Mam nadzieję, że się nie posypię. Jestem w którym mieście na 2-3 noce. Dzisiaj była pierwsza noc na klifie, druga noc myślę, że też będzie na klifie. Może ruszę tyłek do Gdańska. Po pierwsze magnes, priorytetnie. Ja idę do znajomej, u której zostawiłem wszystkie graty. Pakuję się na rower. Chyba w nocy były tutaj dziki. Godzina 8 rano w Gdyni. Przede mną jest dosyć duża impreza pod tytułem Ironman Gdynia. Mam nadzieję, że jakoś to mi się udało minąć. I jadę. Kierunek rozerwa, a później łeba. Ja pedałuję, oni pedałują. Ja pedałuję, oni też pedałują. Gdańsk, tu mamy Sopot, chyba. A Gdynia jest gdzieś za tą rurą. No i dojechałem. Torpedownia w Gdyni. Bo to w sumie chyba Gdynia jest, te babiedoły. Miejsce fajne. Dojechałem do Władysława. Serio, nie wiem jak ci ludzie tu wypoczywają. No i patrzę na mnie jak na debila. No jest. Jastrzębia Góra i Gwiazda Północy. A to oznacza, że były Sianki. Najbardziej na południe. Był Zosin. Najbardziej na wschód. Jest Jastrzębia Góra. Najbardziej na północ. No jest taki oto słupek. A więc jest H do Moskwy. 1224. I mogę stwierdzić tylko tyle, że 1000 km do Moskwy to jest dystans. To są tylko liczby. I to nie, też niewielkie. Gwiazda Północy zaliczona. Pora się wynosić z tego groźnego miejsca, bo ludzi jest też od cholery. Koło w drogę. Pobudka była o 7. Śniadanko chyba sobie zjem tutaj, w ciszy i spokoju. Po 8 dotrę na plażę i kierunek łeba. Może cisza, spokój, błękitne niebo. Ach, bajka. 2 lata temu byłem tutaj, powiedziałem sobie, że nie popełnię 2 błędów. Po pierwsze, nie będę szedł przez bytę trąbiską z tym kratem. Nie będę jechać pod wiatr. Znowu pod wiatr. Popełnijmy te błędy jeszcze raz. Co może pójść inaczej? Dojechałem do miejsca docelowego i troszkę zepsuła się pogoda. Profesjonalny system przelewowy. Okazało się jednak przed sklepem, że nie popełniłem błędu, chociaż byłem blisko. Udało się wszystko zapakować. Cały szpej waży około 30 kg. Ja zapakowałem 20 ponad kilo ekstra. Łącznie ponad 50 kg na bagażniki. Kolejne zdjęcia, bo chyba deszcz przeszedł, a widzę ładne słoneczko. Więc ruszam tyłek i zobaczę, co jest na plaży. No muszę przyznać, że takiego widoku o poranku to się nie spodziewałem. Zobaczymy jak długo ta tęcza będzie widoczna. Aha. Mam wrażenie, że ta duża kupa, która leci w moją stronę, chyba będzie padać. No nic, mało czasu. Po raz drugi. Trochę płaskie to jak na tęczę. Ale potraktujmy to jako dowód na płaską ziemię. Po raz drugi szachmat okrągłoziemcy. Lampki. Ta biała kropka to jest księżyc w pełni. Powiem tak, że daje naprawdę ostro i bez żadnego problemu mogę iść bez lampki.
skończę cykanie zdjęć. No i co, zobaczymy na miejscu, czy jakieś zwierzaki odwiedziły moje obozowisko. Kotlety chyba pochowałem, a do soków myślę, że nie będą się dobierały. Więc no zobaczymy, czy coś mnie tam odwiedziło, czy jednak nie. Tutaj mnie wygwizdało. Nie, bo niczego sobie w sumie. Dla nas była udana, jeżeli chodzi o zdjęcia. Iść, zjeść i spać. Za mną jest ponad 2900 km. Planuję trasę, uzupełniam kapownik podróżniczy. Ogólnie plan jest taki, żeby kierować się do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, a to oznacza, że powoli planuję powrót do domu. Łebą. Przede mną takie pustynne widoki. Parę zdjęć porobiłem i co mogę powiedzieć? No poza tym, że mam mokre buty, to lubię takie widoki. Ogromne przestrzenie, dużo samotności. To jest coś, co kocham. Dlatego też bardzo ciężko byłoby mi wypocząć w takim miejscu jak Łeba, Władysławowo. Ja to jestem raczej Włóczyki. Odczuwalna jest chyba około 18-17, mniej więcej. Jadę dalej, żeby nie zmarznąć i jakąś herbatkę trzeba by dojść. Robiłem 30 parę kilometrów plażą, więc było hardkorowo, zwłaszcza, że pod wiatr. No i zadzwoniła do mnie znajoma, u niej w stylu leje. U mnie jest bezchmurnie i ani jedna kropla deszczu mi na głowę dzisiaj nie spadła. Więc jak coś, to wpadaj do rowu. No i wzięła, pakowała się w auto, przyjechała. Ja sprawdziłem prognozy pogody. No i okazało się, że ma być bezchmurnie w nocy, więc powiedziałem, mam do ciebie propozycję. Idziemy w nocy oglądać gwiazdy. Pomyślała, dobra. To spakowaliśmy rower do auta, przyjechaliśmy do Łeby. No i tym sposobem udało się oglądać trochę spadających gwiazd. A dzisiaj już będę kierować się do Lęborka i dalej na południe w stronę Kościerzyny. Powoli pakuję graty i ruszam w drogę. Ja wygląda na pęd po kilkudziesięciu kilometrach po plaży. Całe szczęście jest benzynka ekstrakcyjna. Zrobię szejka, dam smaru ile się da. Napęd doprowadzony do rowiny jak zawsze, co roku. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. Widok ładny, naprawdę warto się fatygować. Jest kawałek pod górę samym szlakiem, no i trzeba pokonać troszkę schodów, no i wybulić 8 zeta. Widok z wieży widokowej jest naprawdę fajny i jadę na południe do Kościerzyny. Tam się bunkruję w lesie gospodarczym i rano jadę do nadleśnictwa Kościerzyna. Somewhere in the great unknown. When I return from the... Pojechałem do nadleśnictwa Kościerzyna na chłopski rozum. Pan Zdobek, który jest leśniczym, jest w leśniczówce. Pakuję majdan i jadę. Hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Hold on. Together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately.
Muszę powiedzieć, że mnie w nocy to troszkę wygwizdało. Patrzyłem na zachmurzenie, ale nie patrzyłem na temperaturę. Po 7 rano było 8 stopni, a ja nawet nie miałem długich spodni i spałem w koszulce, a nie w bluzie. Zamówiłem kolejne dwie karty pamięci. Ja sobie dopijam, przygryzę jeszcze batonem, który mi się grzeje w kieszeni. Jadę tam, do leśniczówki Odrąbiona z kanału Echa Leśne, a później Bydgoszcz-Toruń i odwiedzę swoją rodzinkę. Udało mi się dojechać do nadleśnictwa Kościerzyna. Odwiedziłem pana Dobka z kanału Oblicza Lasów. Echa Leśne. Pozdrawiam. Subskrybujcie, wpadajcie, oglądacie. Podziwiajcie fajne. Tego gościa, no tyle nakręcić na tym kuku, to ja pierdzielę, w życiu bym nie dał rady, no. I tego gościa też podziwiajcie, lajkujcie, jest naprawdę w porze gościu. Troszkę się rozpadało, ale ciepła mi chata. Nieźle, bo ani nie zacina, ani nie leje. Nocy też nie było jakoś dramatycznie zimno. Zmieści się jeszcze jeden? Trochę nie bardzo. Będzie na obiad. No i oczywiście klasycznie herbatka. Więc mimo, że jest zimno, to herbatka jest ciepła. Dojechałem do Bydgoszczy i jem sobie obiad jak prawdziwy menel na ławce. Ja trochę lepiej się stołuję. Na okładzin 39 zeta. Opada mi bagażnik, w sumie nie dziwne. Tu wsadzę zawleczkę od hamulca, zawinę to taśmą i może to nie będzie opadać. Mam nadzieję, że to jakoś mi wyjdzie. Jakoś. Już się skończyło na plaży. Ta pójdzie na zapas, to pójdzie na śmieci. Tak to się robi na wyprawach. Poszliśmy na rekord. 6 stopni o godzinie 6.30, no to jest chyba mały rekord. O, teraz jak tu zaparuję? Bajka. Dojechałem. Miasto Toruń. Miasto piernika. No, że i wylądował lepiej niż wiadomo gdzie, na brzozie. Ale nie było mgły. No ja właśnie tak robiłem w sumie te zawiasy, a teraz robiłem z kliszy. To jest za materiał. Pokład pod panele. Tam nie chce mi się jeść. My się nie śmiejemy z tego niepowodzenia, tylko z dźwięku jaki on wydał. No patrz, macha nam tak, rozjedź go jeszcze. And I'm following fate to say I'm the chosen one. I know what it takes to be a king. Be the song everybody wanna sing. Bring harmony and be the chosen one. Ain't nothing gonna stop this. Dojechałem, Bóg zapłać. Ale jak mam być szczery, to sądząc po tych drogach, które tu widzę, to raczej Bóg zapomniał, a na pewno sołtys. No, ja dzisiaj dojeżdżam pod Cierpc. I jak mam być szczery, to nie mam weny do gadania, do kręcenia, do zdjęć. Już jest powrót. Zobaczcie, ale pooglądajcie sobie jakieś widoki, które właśnie teraz będą się pojawiać. I ostatnia noc minęła. Na liczniku mam 9 stopni. No teraz, że ostatnia noc minęła, straszna wizja stała się faktem. I dzisiaj wieczorem będę w domu. I co ja mogę powiedzieć w związku z powyższym? Właściwie to od łeby. Już za mną się ciągnie taki temat
wnioski. Jeszcze powiedziawszy, nie mam za bardzo pomysłów na te wnioski. Może te wnioski, które są, po prostu nie ma ich dużo. Takie obserwacje, jeżeli chodzi o mnie, więcej optymizmu, więcej radości z życia, więcej uśmiechał się do ludzi. No i właśnie, ludzie. Sama wyprawa była samotna. Jest samotna nadal. Bywały dni, że po prostu padłem do sklepu i nic więcej się nie wydarzyło. Czyli tak mi się wydaje, że były takie dni. Muszę zacząć do kopownika. Po prostu jechałem, zakupowałem się w lesie, w kolejnym lesie i kolejnym lesie. Natomiast ci ludzie, których poznałem, a poznałem ich całkiem sporo, czasami zamieniłem z nimi kilka zdań, no, zdarzyło się, że się z nimi napiłem. Napiłem się trochę więcej, jak to miało miejsce w Bieszczadach. Pozdra Andrzej, pan Wafel pozdrawia. Ludzie, którzy przygadnęli mnie pod dach, znajomi, ludzie, których poznałem od tak, jak było to w Słychowie. Myślę, że poza tym, że właśnie ta podróż była samotna, to ci ludzie, których spotkałem po drodze, oni nadali kształt tej wyprawy, w mniejszym bądź w większym stopniu. Poznałem po prostu perspektywy tych ludzi, ich punkty widzenia. Myślę, że to trochę poszerza horyzonty. Poznawanie innych ludzi, innych perspektyw pozwala na troszeczkę inne zrozumienie tego świata, w którym się poruszamy. Przynajmniej ja mam takie zdanie. W związku z powyższym wnioski, drodzy Państwo, wyciągnięcie sami po tym, co ja mówię. I najdłużej trwający projekt fotograficzny, tak to nazwijmy, myślę, że będzie on mówić dużo więcej o tym, co się u mnie w życiu zadziało, niż to, co mówię. Ale o tym później. A ja, jak zwykle, niemalże codziennie, ciepła Micha i będzie trzeba ruszać w drogę. Mam nadzieję, że się uda mi sprężyć jakoś i wyjadę stąd przed 8, bo mam przed sobą circa 160 km albo i więcej. Podejrzewam, że dzisiaj pójdę na rekord, jeżeli chodzi o kilometraż z bagażami. Jak można zapomnieć o takiej ważnej rzeczy? Ciepła herbatka! Dwie tojebki, na bogato. Dlaczego dwie? Te herbaty są takie marne. No i świetlików nie było. Widać, nie jest im tu już dobrze. Za taki kanapek zjem 5. Do tego będzie baton. Ciepła Micha i drogę! Ostatniego dnia, kiedy wracałem z wyprawy, znalazłem porzucony pamiętnik, czyje życie kilka lat temu zawaliło się. Może to przypadek, a może nie. To zderzenie rzeczywistości, kiedy wracając z podróży życia, czytam o tym, jak kiedyś komuś zawalił się świat. Tak czy inaczej, była to dla mnie ważna lekcja, żeby docenić to, co mam. A wspomniany wcześniej projekt fotograficzny to Facelabs. To podróż dokonała tej zmiany. A wnioski pozostawiam Wam. Mm-hmm.